Julko, przy okazji zapytam Cię o jedną rzecz, bo wiem, że Ty cierpisz na niedoczynność tarczycy. Znam tę chorobę, to tak zwana choroba cywilizacyjna teraz. Wiem, że z nią związane jest to, że są duże skłonności do tycia. I to, żeby najlepszym sposobem pewnie na to, żeby ograniczyć skutki tej choroby, jest na przykład unikanie stresu. Jak Ty sobie radzisz, jak Ty dbasz o siebie, żeby jak najbardziej ograniczyć skutki tej choroby? To prawda, stres, w ogóle kortyzol chyba jest głównym czynnikiem, który psuje tarczycę. Moim zdaniem mogą się ludzie ze mną nie zgodzić. Oczywiście leki są ważne, ale najważniejsza jest dieta, ponieważ wszystko jest, rodzi się w jelitach. Każda choroba zaczyna się od tego, co jemy, jakie mamy niedobory i tak dalej. Więc teraz bardzo zwracam na to uwagę, co jem, na jakie mam nietolerancje, alergie. I niestety muszę restrykcyjnie trzymać się tych swoich założeń jedzenia. Bo tak jak sama powiedziałaś, Hashimoto i niedoczynność tarczycy to jest też łatwość do tycia, zatrzymywania wody. No nie jest to łatwa choroba, plus w ogóle to też się nie tylko z tym wiąże, ale choroba tarczycy później przekłada się na całe ciało i psują się wszystkie inne organy. Także to jest naprawdę wredna choroba i współczuję wszystkim, którzy ją mają. Jak ktoś ma, to wie, o co chodzi.